Halo? Jest tam ktoś? Ja nawet nie wiem, który mamy dzień. Jaki mamy dzień? Zgubiłem już rachubę, ale dzisiaj czuję się lepiej i dzisiaj mogę iść zrobić ciągi. Natomiast wpadłem tutaj tylko na chwilkę, tak sobie, bo spoko. Obiecałem, że nie będę już uzewnętrzniał się, jeżeli chodzi o moje przemyślenia. Ale ten temat muszę poruszyć, ale to będzie króciutko, spoko, nie musicie oglądać. Śmialiście się ze mnie na początku roku, nie mówię wszyscy, robiliście ze mnie oszołoma, wariata, kiedy wychodziłem ze swoimi teoriami na temat tego, że będzie wojna domowa, że Kaczyński doprowadzi do wojny domowej i będzie wojsko na ulicach napierdalać ludzi. Wtedy się ze mnie śmialiście, mówiąc, że przecież to jest XXI wiek, co ja pierdolę. Wszystko się załatwia pokojowo. Otóż nie, nasz nowy Napoleon, niespełniony Bonaparte, generał Jaruzelski znowu nawołuje do wojny domowej. A ja nawołuję do tego, żebyście się nie dali, kurwa, sprowokować. Bo o to chodzi. Żeby się wyszli ludzie napierdalać. Ja o tym mówiłem, że my będziemy się napierdalać. Ale nie miałem na myśli, że między sobą. A wszystko to skierowane jest do tego, żebyśmy byli, jak się mówi, ludzie przeciwko ludziom. Chcieli tego, dążyli do tego. Też mówiłem, że to będzie wszystko celowe. Też się ze mnie śmialiście. Nie ma teraz nic przypadkowego. Wszystkie działania są celowe. Nowelizacja ustawy odnośnie przymusowych szczepień. Ona już była. Ale czemu znowu się pojawiła teraz? Ano ponieważ COVID wprowadzono na listę zagrożeń jako chorób niebezpiecznych. Oczywiście to jest bzdura. COVID istnieje, dopóki będzie wykorzystywany w celach politycznych i kontrolowania ludzi. Mówiłem o tym. Oczywiście dalej się tam znajdą lemingi, które się będą zgadzać. Ale tak się dzieje. Do czego dążę? To wszystko, co się działo, co się dzieje, było zaplanowane, jest zaplanowane. Wiedzieli, w którym momencie mają to powiedzieć, dlaczego o tej aborcji, mimo że wcześniej już to było mówione, mimo że w konstytucji było już to ruszane. Po prostu zrobili to teraz, bo teraz jest odpowiedni moment, żeby skłócić nas ze sobą. Będzie tam długo godzina policyjna, już jest wojsko. A wy nie powinniście się dać sprowokować, bo pokojowe manifesty nie mają, nie powinny być ruszane. Niestety pokojowe manifesty przerodziły się również w ataki na kościoły, czy pomniki, do czego ja bym się chciał odnieść. I mam nadzieję, że większość z was mnie zrozumie. Nie popieram kościoła jako instytucji. Nie popieram działań księży pedofilii, gdzie najczęściej wszystko jest maskowane, ukrywane, chowane. Nie popieram, żeby kościół maczał palce w polityce, a kościół coraz częściej jest wykorzystywany jako narzędzie polityczne. W wyborach czy w innych sprawach. Kościół jak najbardziej przyłożył rękę do tego, żeby TK przeszło. Mają z tym sporo wspólnego i mają krew na rękach, jasne. Nie twierdzę, że nie. Ale nie można atakować kościoła jako budynków, bo to, co tam Kaczko dyktator pierdoli, że wiecie, on nagle wielkim obrońcą kościoła jest, stańmy w obronie kościołów. Nie, nie dajcie się zrobić w chuja. On na to czeka. Nawołuje wręcz do wojny. A ja wam powiem tylko, nie atakujcie kościołów. Co wam zrobiły budynki? To raz. Dwa. Można wierzyć, można nie wierzyć. Ja nie wierzę. Jestem osobą niewierzącą. Nie wierzę w Boga. Wierzę w siebie samego i w swoje ręce, że robię to nimi, co chcę robić i one mi dają to, z czego ja mam żyć. Czy jeść? Ja sobie nazbieram, nie pokładam wiary, nadziei w Bogu. W osobie, w istocie niefizycznej, która według mnie nie istnieje, ale nie zabieram komuś wiary. Bo jeżeli ktoś chce wierzyć, to niech wierzy. Jeżeli ktoś chce się modlić, to ja to szanuję i nie przeszkadzam mu w tej modlitwie, wręcz zapewniam mu dogodne warunki do modlitwy. Jeżeli tutaj ktoś z moich, powiedzmy, domowników potrzebowałby pomieszczenia do modłów, to bym zrobił pomieszczenie do modlitwy. Niech mają. Co mi to przeszkadza, jeżeli nie wchodzą mi na głowę. Ale teraz ci pseudostrajkujący tak naprawdę wchodzą na głowę tym osobom modlącym się. To trzeba jakoś załatwić. Nie możecie tak robić, kurwa. Nie można niszczyć pomników, kościołów, nie można przeszkadzać ludziom wierzących, wypierdalać od nich po prostu. Róbcie swoje, skupcie się na obaleniu władzy, a nie na kościołach, nie na modlitwie osób wierzących. Ja wiem, jak bardzo was wkurwiają księża.
Ja wiem, ile kurwa Kościół złego zrobił ostatnimi czasy, co było tuszowane. Ale nie wyciągajcie tego teraz. Bo oni również zostaną rodzicami. Pamiętajcie, że to jest najstarsza legalna mafia. I oni to robią od tylu lat, że ho, nic wam teraz nie da, że wy się wkurwicie. A tylko przeszkadzacie ludziom normalnym, porządnym, którzy po prostu chcą wierzyć i się modlić. Pomniki, kościoły, zostawcie. Nie wpierdalajcie się. Ja wiem, jak działa Antifa. Nie można mylić protestu. Znaczy, te protesty już dawno nie są pokojowe. Ale ja się nie dziwię ludziom. Ja się nie dziwię ludziom, ja się nie dziwię temu, co krzyczą, bo nie da się, jak to ktoś to ładnie napisał, wymiotować w ładny sposób. Ja się nie dziwię. Ja całym sercem popieram strajki, demonstracje i będę szedł. Nie ma problemu. Z tym, że nie widzę potrzeby, mimo że nie cierpię Kościoła, to nie widzę potrzeby atakowania ich w sposób fizyczny. Ktoś ich kiedyś sam rozliczy. Tyle. Taki krótki przekaz ode mnie i nie dajcie się zwariować, bo to wszystko i tak jest przed nami. Prawdopodobnie żaden z nas od tego nie ucieknie. To wszystko było i tak z góry zaplanowane i najlepiej będzie wyjechać gdzieś, kurwa, do lasu, schować się i tam sobie żyć, kurwa, bo będziemy mieli średniowiecze za niedługo. Ludzie zostaną ograbieni ze wszystkiego, co mieli i kontrolowani w pełni możliwy sposób, no bo jak to jest możliwe, że polski przedsiębiorca zarabia więcej niż państwo? Nie, trzeba ich upierdolić. I teraz na koniec dodaję. Oficjalnie biorę pełną odpowiedzialność za moją wypowiedź. Jeżeli któraś z osób, firm, która ze mną współpracuje, uważa, że wpływam na złe imię marki, to ja składam propozycję odejścia dobrowolnie, usuwam się, rezygnuję ze swojej wypłaty i tak dalej, bo wy jako ludzie i ludzie, którzy ze mną współpracują, a wiem, że tam raczej wszyscy się zgadzają, za wyjątkiem paru, musicie wiedzieć, że to jest moje zdanie, a to jest mój prywatny kanał, a nie kanał firm, których reprezentuję. Tak? To nie ma nic wspólnego z poglądami żadnej firmy, z którą ja współpracuję. Tyle ode mnie. Na razie, ja się odrobię ciągiem.